Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Pogromcy Mitów, tym razem mit 256 i dzisiaj udało się więcej mitów niż ciekawostek. No dobra, zaczynajmy. Czy błąd z czarowanym ostrzem na P, który zabierał nam życie podczas bicia psów, został po prostu naprawiony? Bo jak tutaj kiedyś napisał nam kolega, czy to w ogóle się zostało naprawione, czy nie, bo efekt odwrotny niż powinien być, czyli zabierało nam życie. No to powiem tak. Masz rację, taki bóg istniał. Bijąc w M1 nawet po więcej niż 900 z hita, zabierało nam przynajmniej 10% HP z jednego moba. Czyli tak naprawdę z takiego jednego respa bez problemu padłbym. No, gleba by była niesamowita. Ale to zostało naprawione, więc tak naprawdę ostrze działa wreszcie na psach poprawnie. Chyba był kiedyś nawet filmik osobny o tym wrzucany, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że tak, że to było chyba gdzieś koło 2013, może 2014 roku, może później, ale raczej nie. Więc tak, bóg został już naprawiony na PL-u, więc tutaj się nie masz co martwić, nie działa. Więc możesz bić spokojnie w M1. Mit 156. Czy gdy ktoś ma na sobie otrucie i sura WB walnie mu rozproszenie, to czy otrucie zniknie? Hotek Weter napisał tak. Hotek, ty to nie wprowadzaj mi ludzi w błąd, dobra? A dlaczego? Już wam pokazuję. Najpierw trzeba otruć nam Mikułę, żeby nie było tak łatwo. Dobra, jest otruta. No i teraz rzucamy to piękne rozproszenie. Co się stanie, gdy rzucimy rozproszenie i ono wejdzie? Błogo zniknie? Trucie zniknie? Błogo zniknie? Trucie zostanie? No i jest odpowiedź. Błogo zniknie, trucie zostaje. Dlaczego tak się dzieje? Bo błogosławieństwo jest efektem pomocnym, a trucie jest efektem negatywnym. Efekty negatywne nie są ściągane przez rozproszenie. To samo tyczy się podpalenia, to samo tyczy się krwawienia, więc od razu odpowiadam też na tamte pytania. Mit 158. Czy jesteśmy z kimś w PT i wypadnie przedmiot dla której osoby, a ona ma pełny ekwipunek, to jeśli podniesie ta druga osoba, to co się stanie? Nie będzie mogła podnieść? No ja mam pełny ekwipunek. Teraz specjalnie sobie zapchałem ekwipunek i wchodzę na szamankę i co mogę zrobić? Czy podniesie w ogóle odłamek, czy ten odłamek zostanie wyrzucony, czy nie będę mógł podnieść? No właśnie teraz mieliście przed chwilą odpowiedź, nie zdążyłem dopowiedzieć tego, co powinienem powiedzieć, ale tak, odłamek zostanie podniesiony, item, nieważne jaki to był item, zostanie podniesiony przez szamankę. Niektóre itemy, z tego co pamiętam, miały zablokowane taką opcję, ale kto wie, może jest jakieś rozwiązanie, o którym nie powiem, ale mając full leku można. Mit 159. Tak, komentaka mentala nie bije obszarowo. Zapomniałem się, jak to się nazywa. Uderzenie miecza, z tego co pamiętam. Capigames.pl. I wiesz co? Masz tu trochę racji. Dlaczego? Dobra. Teraz jak to nazwałeś, kometka uderzyła nas tak samo. Pozdrawiam serdecznie tutaj gracza, który użyczył swojego uderzenia miecza. Bardzo dziękuję. Bardzo się ciebie pozdrawiam. Całą gildię Nicktwatch też. Dobrze przeczytałem? Dobrze chyba. Małe literki mam tutaj na podglądzie, więc nie widzę dokładnie tak. Dobrze. Ale widzicie? Teraz mnie uderzył i dostałem tylko ja. Drugi wupek nie dostał nic. Czyli tak naprawdę stojąc troszeczkę dalej, można powiedzieć, że kometka w nawiasie oczywiście uderzenie miecza bije tylko jedną osobę, ale jeśli stoję wystarczająco blisko, bije dwie osoby. Czyli chciał, nie chciał, można powiedzieć, że ten mit ma w sobie ziarenko prawdy. To znaczy, że z jednej strony bije jedną osobę, jeśli są blisko siebie, a z drugiej strony bije dwie osoby. Czyli to jest trochę losowo, więc sam nie wiem, jak to nazwać. Czy to ma być motyw, że mit potwierdzony bije tylko jedną osobę, ale wstawię trochę bliżej i bije dwie osoby, więc tutaj jest, no, sami musicie to zadecydować. Czy można komentkę, uderzenie miecza nazwać, że jest skillem, który bije tylko jedną osobę, czy bije dwie osoby? Z powtarzalnym strzałem tego nie ma. Bo tam bije tylko jedną osobę. Zawsze. A tutaj jest pół na pół. Więc mogę powiedzieć, że kto cię tam wie? Bije jedną i dwie osoby, więc kapi. Po części masz rację, po części nie masz racji. Bije obszarowo i nie bije obszarowo. No tak mogę powiedzieć. Ciężko to określić, czy to jest tak, czy nie. Ale tak. Mit 260. Jaka jest najmniejsza szybkość ruchu, jaką można mieć na metku? Pewnie cię zaskoczy, ale jest to zero. Nie możesz się ruszyć. Zero, nul. Wojna gildii. Bardzo dobry przykład, bo tak naprawdę tutaj
minimalna szybkość to nie jest niby 50. Ale co się stanie, jeśli zrobimy mały trik? A mianowicie trochę się pobawię z rąbem. Czy coś się zmieni, coś się rzuci? No powiem szczerze, że wojny na flagi są dosyć śmieszne, bo to jest do pierwszej wygrany, do pierwszej doniesienia flagi można sobie ustawić, więc menleja można robić bardzo sprawnie, jeśli się tych punktów naprawdę nazbiera sporo. Natomiast jak to wygląda? No sami widzicie, teraz 50, ale jeśli weszłoby spowolnienie, ile tego będzie? 20. Czyli to nadal nie 0. A czy coś się zmieni, jak dajmy zbroję, buty? No jest 10. Czyli praktycznie 0 poruszania się. Max to jest 200, minimum to jest właśnie 40. Na razie, no nie, na razie 10. A czy może być jeszcze mniej? Powiedziałem, że 0, ale czekaj, czy 0 da się osiągnąć? No to muszę Was zaskoczyć, bo się da osiągnąć 0. Dlaczego? To nie wiem, czy to jest bug, ale pamiętam, że kiedyś naprawdę był taki problem, że jeśli spowolnienie weszło, było 0 i mogliście bez problemu zabić i tą flagę zabrać. Wojny na flagi po prostu chyba nie istnieją. Widzicie, nie mogę się ruszyć. Mam, że idę, ale to tylko na tym się kończy. No i chyba jest odpowiedź prawna. Nie może być na minusie. 0 to jest taka prędkość, która niweluje wszystko, ale no jest to 0. Proszę bardzo. Dosyć śmiesznie to wygląda, ale no cóż. Jest. Potwierdzony mit. Więc chlebizm. Tak? Chlebizm. Najmniejsza szybkość ruchu, jaką można mieć na metku, to 0. No nic, to by było na tyle. Jeśli to się podobało, wystarczy polubić, skomentować, subskrybować i napisać pytanie do następnego odcinka. Jeśli naprawdę chcecie zaszaleć, zostawcie jak najwięcej łapek w górę. Zobaczymy, ile uda się tutaj tego wszystkiego uzbierać. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Bo to już z tego co pamiętam w piątek. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie Dim2. A Was zapraszam jeszcze raz do zadawania pytań do kolejnego odcinka z Pogromcy Mitów. Do zobaczenia. Pa, pa.